Cześć, witam was wszystkich na tym krótkim wykładzie o konkurencyjności. Ja nazywam się Krzysiek, bardzo krótko o mnie. Programuję prawie całe moje życie, od 1992 roku, a zawodowo w Javie z JVM jestem związany od lat 16. Obecnie jestem programistą w Hazelcastie, gdzie tworzymy platformę dla aplikacji real-time i moje główne zajęcie to sprawianie, żeby ta platforma była jak najszybsza. Zajmuję się głównie wydajnością, więc najczęściej gapię się we flame grafy i robię przeróżne benchmarki, żeby to tylko było jak najszybsze dla was. I na początek chwila wyjaśnienia, o co w ogóle chodzi w tym wykładzie. Naszym podstawowym obszarem pamięci, w którym zazwyczaj alokujemy obiekty, to jest HIP. I nie jest to oczywiście jedyny obszar pamięci, który jest zarządzany przez JVM, ale zazwyczaj nasze obiekty lądują na HIP-ie. No i teraz utworzenie obiektu to nie jest nic innego jak zapis do HIP-a. A mutacja tego obiektu do wolnego pola, nieważne czy robimy to przez setery, czy przez pola, czy mamy ładny obiektowy model i ten obiekt mutuje się sam, to też nie jest nic innego jak zapis. I może się zdarzyć tak, że ponieważ HIP jest przestrzenią, która jest wspólna dla wszystkich wątków, że jeden wątek dokona zapisu, nieważne czy to jest utworzenie, czy modyfikacja obiektu, to naprawdę jest nieważne. Jest to z punktu widzenia dzisiejszego wykładu chodzi o to, że to jest zapis do pamięci, a inny wątek dokładnie tą samą wartość będzie próbował odczytać. I cały Java Memory Model to jest właśnie omówienie tematu, kiedy wątek, co może wątek czytający odczytać po tym, jak wątek zapisujący zapisał. I jak to ma się do dzisiejszego świata? Większość ofert pracy i tego pewnie, gdzie ludzie pracują, to jest tworzenie aplikacji biznesowych opartych o jeden z frameworków wstrzykiwania zależności. Taki framework na starcie buduje nam jakiś kontekst aplikacji. No i kontekst aplikacji to najczęściej są singletony. I utworzenie singletona to nie jest nic innego jak zapis do pamięci. I wstrzyknięcie zależności to też nie jest nic innego jak zapis do pamięci. Tylko że tak naprawdę my jako programiści w ogóle się tym nie przejmujemy, bo to jest rola frameworka, tak to framework robi za nas. I to framework musi to zrobić dobrze, żeby potem wszystkie inne wątki mogły z tego bezpiecznie korzystać. My natomiast, jeżeli już obsługujemy jakiś wątek, na przykład wątek HTTP, przychodzi do nas żądanie, to my najczęściej korzystamy z tej już utworzonej struktury, a jeżeli mamy jakiś stan, którym potem chcemy się podzielić z kimś innym, no to on najczęściej wzląduje w bazie danych albo w innym wzorcu repozytorium. I to jest znowu odpychanie tej odpowiedzialności za przekazywanie stanu na segment trzeci. Natomiast z mojego doświadczenia, taki software wytwarzałem przez 15 lat, raz na rok trzeba zrobić to samemu. Trzeba samemu sprawić, że wymienimy się tym jakąś przestrzenią pamięci między dwoma wątkami. No i weźmy sobie na przykład taki komponent springowy. Jeżeli ktoś nie zna Springa, to jest nieważne. To Spring nie ma nic do rzeczy. Jest to zwykła klasa, jest to singleton. Istnieje jedna instancja na HIP-ie. I teraz tak, mamy stan. Stan jest tutaj zwykłym polem. Nie ma tu żadnej synchronizacji wątków, nie ma niczego. Mamy metodę, która stan tworzy. I możecie założyć, że te trzy kropki to jest uzupełnienie tego obiektu stan i ostatniej linijce tej pierwszej metody create state jest przypisanie wcześniej utworzonego stanu na to pole wyżej. I mamy metodę useState. Załóżmy, żeby było prościej, że w metodzie useState nie robimy żadnych zapisów, tylko odczytujemy stan. No i teraz założenie jest takie. Create state jest wołane dokładnie raz, ale jest wołane przez inny wątek niż useState. No i teraz quiz dla was na początek. Kto uważa, że to jest skopane i to nie będzie działać? No, niedowiarków mamy mało i powiedziałbym, że jakieś 10 osób się zgłosiło. A kto uważa, że to działa? Bo może nie wszyscy chcą podnosić ręce. No właśnie, nikt nie uważa, że to działa, więc to dobrze. A kto umie powiedzieć, jak to naprawić? Dobra, padła odpowiedź synchronize, super. To pytanie. Patrzcie, czytam w myślach, nie? I automatycznie aktualizuję slajdy. Czy synchronize w tym miejscu tylko, na zapisie, rozwiąże problem? I czy to będzie działać? No to już jest trudne, nie? Tak, to jest podchwytliwe pytanie. Nie, to nie będzie działać. To nie będzie działać i dzisiaj się o tym przekonamy. Kolejne pytanie, które można zadawać, no to co tu się może popsuć, bo to jest właśnie też ciekawe. Skoro to nie działa, to co do diabła może tutaj się stać? Przecież zapis referencji w Javie jest atomowy, więc co tutaj złego może się dziać? Kolejne pytanie, jakie można zadać do tego kawałka kodu, to jest dlaczego się tak może zadziać? I ostatnie to już jest z teorii, czyli to pytanie weryfikuje waszą wiedzę, czy czytaliście specyfikację języka Java, to jakiej relacji tu brakuje. No i celem dzisiejszego wykładu jest nauczenie was odpowiedzi na pierwsze 4 pytania. Nie będziemy dzisiaj w ogóle gadać o teorii. Skupimy się na Javie i na kodzie javowym i spróbuję wam przekazać tą wiedzę w taki zjadliwy sposób za pomocą kodu javowego. Natomiast stan wiedzy, jeżeli chodzi o seniorów tak zwanych 5 na 5 gwiazdek w CV, to na pierwsze pytanie seniorzy wszyscy znają dobrze odpowiedź. Tak, wszyscy wiedzą, że to jest źle. Na drugie pytanie poprawnie odpowiada 5%. Na trzecie, jak rekrutuję i zadaję takie pytania, to nie odpowiedział jeszcze poprawnie nikt. Więc mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie będziecie umieli odpowiedzieć na pierwsze 4 pytania. I teraz, dlaczego nawet jeżeli programujecie w takim Springu, to dlaczego warto chociaż te absolutne podstawy znać, właśnie poświęcić chociaż te 45 minut? Dlatego, że jak skopiecie synchronizację wątków, to rezultaty waszego programu mogą być dziwne. I co przez to rozumiem? Najlepiej to pokazać na przykładzie, tak? Jak powiedziałem, będzie Java, Java wszyscy umiemy. Załóżmy, że mamy taki kawałek kodu. Mamy sobie wątek pierwszy. Wątek pierwszy, patrzę sobie na zmienną, która jest booleanem i tak długo jak ona jest równa false, to wykonuje jakąś operację matematyczną, a jak ten while się skończy, to wypluwa jakiś i, nieważne co to jest. A wątek drugi czeka 100 milisekund i ustawia tą zmienną na true. Tak? Czyli oczekujemy, że ten program się skończy po mniej więcej 100 milisekundach. Uruchommy go. No i cóż, program się nie kończy. On dalej żyje. Tak? Możemy sobie na przykład zrzucić teraz thread dumpa i zobaczyć, co on robi. Tak? No, on ciągle tam coś robi. I teraz tak, thread dump no, działa, bo aplikacja żyje i możemy zobaczyć, że nasz wątek ciągle liczy te kwadraty liczb naturalnych. Tak? A powinien się już skończyć. Drugi wątek na konsolę wypisał już 3 rzeczy. Tak, czyli wypisał i to, i to, i to, i to, czyli się zakończył, czyli powinien ustawić tą zmienną na true, a ten drugi wątek jakoś nie chce tego odczytać. Nie? Dziwne. No dobra, no to uruchomiłem to w trybie debug, no to spróbujemy postawić breakpointa i zobaczyć, co on tam robi, nie? No i patrzcie, stawiam breakpointa w linii 36, czyli tu, gdzie on działa. I program się skończył. Dziwne, nie? No to skoro nie możemy w 36, to spróbujmy postawić breakpointa linię wcześniej, w 35. Tu się udało. Tutaj nam piękny debugger załapał, skoczyliśmy w pułapkę. No i jaką mamy wartość zmiennej stop thread? Jest true, więc powinien wyjść z tej pętli, bo tu jest not stop thread. No więc zobaczmy, pójdźmy krok dalej debuggerem. No i wychodzi z pętli, tak? Czyli w debugu wszystko działa. Nie? Czyli co, warto mieć debuga na prodzie odpalonego. No dobra, to skoro nasz debugger taki IntelliJ-owy nie działa, to spróbujmy to zrobić po staremu. Tak? Zróbmy to tak. Dorzućmy tutaj loga. Tak? No i zobaczmy teraz. I teraz działa. Teraz się zatrzymuje. Tak? Więc może was to spotkać. Jeżeli źle synchronizujecie wątki w Javie, to generalnie bardzo ciężko się to debuguje. Tak naprawdę jest to debugowanie takich problemów jest niemożliwe. Dlatego warto znać chociaż podstawy, żeby nie być zaskoczonym, że takie coś się dzieje i żeby od razu jakby wiedzieć, że to może być wina złej synchronizacji wątków. I dzisiaj do pozostałych przykładów będę używał frameworka JCStress. To jest framework właśnie dedykowany do sprawdzenia, czy i jakie rezultaty może produkować wasz program. On jest bardzo prosty. Mamy klasę, która jest zaanotowana anotacją state i to jest stan, który jest widoczny dla wszystkich wątków. I każdy wątek jest opisywany przez aktora. To jest aktor, który modyfikuje stan, czyli modyfikuje nam x i y. Ustawia tam 1. A tak wygląda aktor, który coś odczytuje. Aktor odczytujący zapisuje coś w zmiennej typu result i wtedy framework porównuje to, co jest w tej zmiennej typu result na końcu programu z tym, co ja wrzuciłem tutaj do tej anotacji outcome. Czyli ten program, jeżeli wypluje mi w rezultacie będzie coś innego niż 0,0, to zakończy się błędem i framework mi o tym powie. I dobra wiadomość jest taka, że większość problemów, które są związane z synchronizacją wątków w Javie, można sprowadzić do zapewnienia jednej z 3 własności. I właśnie teraz te 3 własności poznamy. I będziemy je poznawać na czymś, co też myślę, że wszyscy wiedzą, jak działa, czyli na cache'ach. Załóżmy, że mamy cache. I pierwsza własność to koherencja. Mamy w cache i w cache'u mamy wartość 0. Pierwszy wątek do cache'a wrzuca 1. Drugi wątek z cache'a odczytuje 2 razy. No i teraz zastanówmy się przez chwilę, jakie mogą być wartości tych odczytów. Na początek banały. Najpierw pójdzie zielony wątek, potem pomarańczowy, da nam to 0,0. Najpierw pomarańczowy, potem zielony 1,1. A jak pomarańczowy się strzeli w środek, no to 0,1. Tak? A co z 1,0? Czy jest możliwe odczytanie późniejszego zapisu, a potem wcześniejszego? Kto uważa, że może tutaj to dać 1,0? No jest kilku, którzy tak uważają. Dobrze, sprawdźmy. Przekładając na JCStress to jest trochę triki, żeby to odtworzyć w Javie, ale się da. Mamy jeden obiekt. Mamy jeden obiekt value holder. On ma w sobie inta w środku. I mamy dwie referencje do tego obiektu. I pierwszy aktor zmienia wartość tego inta z 0 na 1, a drugi aktor przez dwie różne referencje odczytuje to z pamięci. To jest tylko jeden obiekt, to nie jest tak, że to są dwa obiekty, to jest jeden obiekt i dwie referencje do niego. Więc no dobrze, sprawdźmy, czy to da nam wartość 1,0, czyli najpierw późniejszy odczyt, a potem wcześniejszy. Dobra, ja tu odpalę, a pokażę jeszcze program, który odpalam, żeby... I tak tłumaczyłem. Wartość 1,0 będzie dla nas interesująca, bo to trochę nieintuicyjne, żeby taka powstała. Tutaj po drodze jeszcze muszę sprawić, żeby kompilator pod spodem wypluł mi odpowiedni assembler, ale tutaj nie robię nic tutaj takiego hakerskiego, po prostu wywołuję hashcode. Hashcode nie ma wpływu na wartość tego A, czyli sprawdzamy, czy tutaj mogliśmy odczytać 1, a tutaj odczytaliśmy potem 0. No i poczekajmy chwilę, te testy trochę... Za pierwszym razem nam się nie udało. Super, spróbujmy jeszcze raz. Niestety z problemami konkurencyjnymi tego typu jak koherencja, taki problem może występować bardzo rzadko, to bardzo ciężko jest odtworzyć. Ale spróbujmy jeszcze raz. Zazwyczaj jest tak, że jak się człowiek przygotowuje w domu do prezentacji, to zawsze wychodzi, a potem przychodzimy na prezentację i za pierwszym razem nam nie wychodzi. Więc dajmy mu drugą szansę. Znowu 0, to dajmy mu trzecią szansę, mam nadzieję, że ostatnią już. Tak, niestety nie mam nad tym specjalnej kontroli. Musi zadać dużo dziwnych rzeczy, żeby wypluć wartość 1,0, ale miejmy nadzieję, że do 3 razy sztuka. Jest, mamy. Tylko 4 razy nam się udało taki rezultat uzyskać za trzecim razem, ale to, co jest najważniejsze dla was, to to, że on może powstać. Rzadko, bo rzadko, ale może, tak? To jest najważniejsza jakby lekcja z tego przykładu. To jest rzadki problem, ale może tak się zadziać. Druga własność, która jest najczęściej niezapewniana, jeżeli chodzi o błędy w synchronizacji wątków, to jest przyczynowo-skutkowość. Przyczynowo-skutkowości chodzi o to, że jeżeli mamy sekwencję zapisów, gdzie jedno nazwiemy przyczyną, a drugie skutkiem, najpierw wywołujemy przyczynę, potem skutek, to głupie by było zauważyć skutek, nie widząc przyczyny. Czyli dajmy na to, że w kaszu 0 mamy cenę netto, w kaszu pierwszym mamy cenę netto, w kaszu drugim mamy cenę brutto i flow naszego programu jest taki, że wrzucamy cenę netto, obliczamy VAT i wrzucamy cenę brutto. Tak, no i teraz na przykładzie takiego kasza załóżmy, że do ceny netto wrzucamy 1, potem do ceny brutto wrzucamy też 1, i odczytujemy najpierw cenę brutto, a potem cenę netto. Tak, no to dziwne byłoby odczytać cenę z tego kasza pierwszego wartość 1, nie odczytając z kasza drugiego wartości 1. Pozostałe przeploty, czyli 0, 0, 1, 1 to są banały, tak, bo to najpierw jeden wątek działa, potem drugi. Odczyt 0, 1 też myślę, że każdy widzi, wystarczy, że wątek pomarańczowy zadziała pomiędzy tymi dwiema instrukcjami wątku zielonego, ale odczyt, że najpierw odczytamy 1, a potem 0 będzie dziwny. Tak? 0,1 jest oczywiste, a 1,0 jest nieoczywiste. No to przekładając to na JCStress, to jest akurat bardzo proste. Mamy x i y, ustawiamy najpierw x, potem y, a odczytujemy najpierw y, potem x. Tak? Dobra, spróbujmy. Więc tak, ponownie pokażę test, że nie kłamie. Tak wygląda cały test. Wartość 1,0 będzie dla nas dziwna, czyli bo to oznacza, że najpierw odczytaliśmy ten zapis, a nie widzimy tego zapisu. A tak naprawdę tutaj nie trzeba tak długo czekać, to akurat jest o wiele prostsze do odtworzenia, więc Java to robi bardzo szybko. 1,0 zdarza się i to naprawdę często. Nie jest to nic trudnego dla Java taki wynik wypluć. I ostatnia własność, która jest bardzo silną własnością, która jest bardzo często niepotrzebna i bardzo często nie musimy jej zapewniać, ale są takie programy, które tego wymagają, to jest konsensus. W konsensusie konsensus się w ogóle źle tłumaczy, ale to jest tak naprawdę to jest bardzo proste. W procesusie chodzi o to, czy wszystkie wątki widzą zapisy w tej samej kolejności, czy nie. Tak? Czyli w tym przypadku zrobimy taki przeplot. Pierwszy wątek wrzuca do kesza pierwszego, a odczytuje z drugiego, a drugi odwrotnie. Wrzuca do drugiego i odczytuje z pierwszego. I teraz, jeżeli byśmy zakładali, że wszystkie wątki widzą operację w jednym ustalonym porządku, to ostatnią operacją dla tych dwóch wątków musi być odczyt. Tak? Ponieważ ostatnią operacją w każdym wątku jest odczyt, to któryś tam będzie ostatni wykonany i to na pewno będzie odczyt. Rozumując w ten sposób, wiadomo, że przed tym odczytem będą te dwa zapisy, więc odczytanie dwóch zer powinno być niemożliwe. Wszystkie inne przeploty są proste ponownie do wyobrażenia sobie, ale odczytanie 0,0 byłoby dziwne. Przekładając na JCStress, znowu to jest właściwie 1,1 z tego slajdu, mamy x i y. Ustawiamy x1 i odczytujemy y w pierwszym aktorze, a w drugim aktorze na odwrót. Najpierw zapisujemy y, a potem odczytujemy x. I dobra, spróbujmy. Jeszcze tutaj udowodnię, że nie kłamię, że to jest dokładnie to. Czyli 0,0 będzie dla nas dziwnym wynikiem. No i to jest dokładnie ten test, który przed chwilą był na ekranie. No i tutaj, jak widać, w pewnym momencie nawet jest to 90% przypadków, gdzie może się tak zdarzyć. No i dlaczego tak się dzieje? W ogóle kto uważa, że to jest dziwne? No, jest trochę osób, że uważa, że to jest dziwne. Kłopot nie jest z Javą. Kłopot jest z tym, jak my rozumujemy i jak ja to przedstawiam wam. Gdyby istniał globalny porządek wszystkich operacji, który jest widoczny przez wszystkie wątki, to Java byłaby językiem, który zapewnia spójność sekwencyjną. Tak to się nazywa w teorii. Niestety Java nie jest językiem, który zapewnia spójność sekwencyjną i po prostu my nie powinniśmy w ten sposób myśleć. I to jest błąd. My po prostu myślimy w zły sposób. I teraz do wytłumaczenia każdego z tych trzech przykładów, które przed chwilą widzieliście, można podejść na dwa sposoby. Można zrozumieć ten przykład, dlaczego tak się dzieje na poziomie specyfikacji, a można na podstawie implementacji. I teraz, czym jest specyfikacja i implementacja, każdy pewnie czuje. Na przykład specyfikacją może być taki ładny interfejs. Myślę, że każdy programista jakby dostał jara z takim interfejsem, to wiedziałby, co on robi. A jedna z legalnych implementacji mogłaby wyglądać teraz tak. Czyli ktoś rzucił kostką i zwraca zawsze 4. No jest losowo, jest. I teraz tak, sojusznik każdy sobie sam odpowie w swoim serduszku, czy jeżeli my nie mamy władzy nad tym kodem, nad tą implementacją, tak jak nie mamy władzy nad kodem JVM-a, czy jeżeli zauważę, że on zwraca zawsze 4, to czy sensowne jest opieranie logiki reszty mojego programu na tym fakcie? My nie mamy nad tym kontroli, to się może zmienić. Tak? Mi się wydaje, że nie powinniśmy się tak zapinać na takie szczegóły implementacyjne. Tam, no chyba, że musimy, ale to w przypadku akurat memory modelu to nie musimy patrzeć w szczegóły implementacyjne. I teraz w takim typowym wytwarzaniu kodu, no to specyfikacją są javadoki, interfejsy, samoopisujące się oczywiście i jakieś dokumentacje do frameworków i tym podobnych rzeczy, a implementacją to już jest ten kodzik, tak? Ciało tych metod. W przypadku konkurencyjności specyfikacją jest Java Memory Model. Jest to rozdział 17.4 ze specyfikacji języka Java, czyli to jest ładnie spisane, jest to rozdział naprawdę krótki, ale naprawdę trudny. A jeżeli ktoś by chciał zrozumieć implementację, to musi zrozumieć, jak działają kompilatory, na przykład JIT, oraz jak działają architektury procesora, ponieważ one też umieją zmieniać kolejność wykonywanych instrukcji. I o ile ta wiedza po prawej też według mnie jest bardzo ciekawa, jeżeli ktoś pracuje w takim klimacie, że musi zapewniać bardzo dobrą wydajność, to pewnie i tak musi tą wiedzę po prawej posiąść, o tyle jeżeli chodzi o konkurencyjność, to o wiele prościej rozumuje się na poziomie Java Memory Modelu, ponieważ te wszystkie dziwne rezultaty, które przed chwilą zobaczyliście, to macie wprost napisane w specyfikacji języka, że jeżeli macie źle synchronizowane wątki, to wyniki mogą być nieintuicyjne. Są? Są. Jeżeli macie jeżeli program jest źle synchronizowany, to może produkować paradoksalne wyniki. Produkuje? Produkuje. I ostatni cytat, przed tym cytatem był jakiś przykład w specyfikacji, że program może wydawać się zepsuty. To jest dokładnie to, co może was spotkać, jeżeli źle synchronizujecie wątki. Możecie twierdzić, że Java jest zepsuta, albo nie wiem, Spring, czy cokolwiek używacie, ale tak naprawdę po prostu wątki są źle synchronizowane. I w tym momencie, jeżeli widzicie jakieś dziwne rezultaty i podejrzewacie, że to jest wina złej synchronizacji wątków, to bardzo możliwe, że macie rację. I jedyne, co musicie tak naprawdę zrobić, to nie musicie się wgłębiać, dlaczego JIT coś zrobił, dlaczego procesor pozmieniał kolejność instrukcji. To jest kompletnie nieważne. Specyfikacja języka mówi wam, że to jest możliwe, dlatego tak się dzieje. Tak? Nie ma co nawet wchodzić głębiej. Druga, jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, którą wam gwarantuje specyfikacja języka Java. Przypominam, że jeżeli myślimy o naszych instrukcjach, wielu wątkach, że mają jakiś porządek, który jest taki sam dla każdego wątku, to to się nazywa spójnością sekwencyjną, powtarzam, to jeżeli dobrze synchronizujecie wątki, to możecie w ten sposób myśleć. Czyli to nasze myślenie, takie najpierw to, potem to się wykona, ono jest dobre, jeżeli wątki są dobrze synchronizowane. Tak? Więc to jest dobra wiadomość. Więc jedyne, co musicie zrobić, to dobrze synchronizować wątki i będziecie bezpieczni. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, co mówi specyfikacja. Java Memory Model mówi wam tyle, że dla danego programu jakie wyniki mogą zostać osiągnięte. I specyfikacja języka mówi tyle, że każda implementacja języka Java jest legalna, jeżeli produkuje podzbiór z tego, co może przewidzieć Java Memory Model. Czyli może się wam zdarzyć, że wasz program działa bardzo dobrze na Java 11. I robicie upgrade do 17 i nagle produkowane rezultaty są już inne. Może się tak wam zdarzyć. A o wiele częstsze, co się dzieje na świecie, to jest, że wasz program działa na waszych laptopach, gdzie macie architekturę Intela, albo na waszym środowisku testowym, dodacie na inne środowisko, gdzie jest inna architektura procesora i też są inne wyniki produkowane. I dobra, to tyle, jeżeli chodzi o takie brzydkie rzeczy. Teraz zajmijmy się tym, co ten Java Memory Model wam daje, bo to nie są tylko straszne rzeczy, są też takie fajne gwarancje. Ta strzałka oznacza tyle, że jeżeli dobrze synchronizujecie program, to będziecie bezpieczni, to już powiedziałem. Pierwsza rzecz to definitywność. Ten program odczytuje jedną referencję z HIP-a. Ten kawałek fioletowy to jest odczyt z HIP-a. Natomiast local object to już jest referencja, która jest widoczna tylko w tym wątku, który wykonuje ten kodzik, czyli to jest na stosie lokalnym danego wątku. No i teraz, dobra, kto uważa, że to może rzucić null pointera? Jedna osoba uważa, a kto uważa, że tutaj nigdy nie może polecieć null pointer? Też jedna osoba, to mamy remis. Nie, macie specyfikację języka, że tu nigdy nie poleci null pointer exception w takim kodzie. Jeżeli odczytaliście coś z pamięci z HIP-a i macie to na swoim stosie lokalnym, to nic nie może semantyki tego odczytu już zmienić. Adres tego local object może się zmienić, bo garbage collector zadziała i go przeniesie w inne miejsce, natomiast jakby semantyka tego odczytu już się nie zmieni. Dlatego program po prawej z punktu widzenia specyfikacji języka jest istotnie różny od tego programu po lewej. W programie po prawej 2 razy odczytujemy z HIP-a, więc program po prawej według specyfikacji języka Java ma prawo rzucić null pointer exception. I teraz jak ktoś zna bebechy JIT-a, ten wie, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeden i drugi program zostaną skompilowane do tego samego assemblera, ale to dlatego, że JIT nie musi tego null pointera wypluć. On musi tylko podzbiór tego, co Java Memory Model przewiduje. Null pointer jest tylko jeden z rezultatów, JIT może go nie produkować. Atomowość. Macie gwarancję atomowości bajta, shorta, inta, bulina, floata, referencji. Nie macie gwarancji atomowości zapisu doubla i longa. Jeżeli na JVM-ie 32-bitowym będziecie z 2 wątków zapisywać w to samo miejsce doubla, możecie zapisać część z jednego wątku, część z drugiego. Jeżeli dodacie przed tym słówko volatile, macie gwarancję atomowości. I to tyle, jeżeli chodzi o zwykłe zmienne. Na zwykłych zmiennych javowych macie tylko definitywność i kawałek atomowości. Nie macie koherencji, nie macie przyczynowo-skutkowości, ani nie macie konsensusu. Mamy też zmienny volatile i zmienny volatile dają wam wszystko. Gdyby wszystkie zmienne w waszym programie, łącznie z JDK, były z typu volatile, to by takie jaja się nie działy. Niestety wtedy Java byłaby tak wolna, ponieważ to wszystko jest po to, żeby Java była szybka. Jakby wszystko było volatile, to byłoby tak wolne, że nikt by Java nie używał. Jako ciekawostkę powiem, że VarHandle mają jeszcze stany pośrednie, więc jak kogoś to interesuje, to może też może zgłębić się swoją wiedzę w tym miejscu. No i dobra, jak należy to robić? Generalnie można użyć takiej metafory, że wątki w Javie wymieniają się pamięcią w paczkach. I jeden wątek robi zapisy, może ich zrobić 1 milion, nieważne ile, 1 milion, wszystko jedno. I potem, jeżeli chce te zapisy przekazać do jakiegoś innego wątku, to musi to spakować w paczkę a drugi wątek musi tą paczkę zauważyć, zobaczyć, że na niego czeka, otworzyć i wtedy może bezpiecznie odczytać wszystko, co pierwszy wątek zapisał. To, co wam gwarantuje Java, to tyle, że zapisy po lewej zostaną wykonane przed odczytami po prawej. Nie macie żadnej gwarancji co do kolejności zapisów, nie macie żadnej gwarancji co do kolejności odczytów, natomiast macie tak zwaną relację happens before, że zapisy wydarzą się wtedy przed odczytami. I teraz czym są te paczki w Javie, przechodząc już na nasz język? Pierwsze to jest sekcja synchronize. I teraz tak, jeden z feature'ów sekcji synchronize to jest taki, że, w sekcjach synchronize opartych o jeden monitor może naraz wykonywać się jeden wątek, ale to jest tylko feature, który nie ma nic wspólnego z dzisiejszym wykładem. To, co jest ważne z punktu widzenia Java Memory Modelu, to to, że jeżeli wychodzicie z sekcji synchronize, to zostawiacie paczkę danych i wszystko, co ten wątek zapisał, nie tylko w sekcji synchronize, ale w ogóle od kiedy istnieje, jest jakby spakowane i czeka, aż na jakiś wątek, który będzie chciał to potem przeczytać. Jeżeli kolejny wątek wchodzi do sekcji synchronized, który jest oparty o ten sam monitor, to wtedy może zauważyć tą paczkę i może wtedy to bezpiecznie odczytać. Za chwilę będą przykłady w Javie na kodzie, więc jeżeli dla kogoś jest to jeszcze trochę mgliste, to zaraz to, mam nadzieję, się rozjaśni. Drugi sposób to zmienny volatile. W momencie, kiedy robicie zapis do zmiennej volatile, wszystkie zapisy, nie tylko zapisy volatile, ale wszystkie, które dany wątek zrobił do tej pory, są pakowane, a odczyt z tej samej zmiennej powoduje, że możemy odczytać wszystko bezpiecznie. Na VarHandlach minimalny poziom takiego przekazywania nazywa się release acquire. Poziom release acquire nie gwarantuje wam konsensusu, ale tak jak powiedziałem, on bardzo często jest niepotrzebny. No i mamy jeszcze dwa sposoby synchronizacji za pomocą wątków. Jeżeli robicie jakieś zapisy do pamięci i potem startujecie wątek, to wątek, który jest nowo wystartowany, widzi wszystko, co wątek, który go wystartował, zapisał. I drugi sposób synchronizacji za pomocą wątków jest taki, że jeżeli zauważycie, że wątek się umarł, to wtedy możecie bezpiecznie odczytać to, co on zapisał. I na przykładzie kodu javowego mamy jakiś obiekt i utworzenie tego obiektu spowoduje mi zapisy do pamięci a równe 1, b równe 2, c równe 3 i na początek za pomocą synchronized. Mamy gdzieś na HIP-ie pole, które będzie naszym stanem współdzielonym między wiele wątków i teraz pierwszy wątek robi masę zapisów. Nieważne ile, w tym komentarzu tam może być 1 000 000 zapisów, 1 000 000 nowych obiektów utworzonych i potem utworzy też obiekt value holder. Tak długo jak nie wejdzie do sekcji synchronized, żaden inny wątek nie ma nawet szansy tego zobaczyć, ponieważ to jest wszystko na razie, widoczność tego obiektu jest tylko z tego stosu lokalnego tego wątku. I wtedy wchodzi do sekcji synchronized i udostępnia ten jeden obiekt. Nic więcej. Tylko zobaczcie, jaka ta sekcja synchronizacji jest króciutka. Bardzo częstym błędem wydajnościowym jest to, że sekcje synchronizacji są tak mega rozpasłe, bo ludzie właśnie nie za bardzo rozumieją, po co ona jest. A wątek czytający wchodzi do sekcji synchronize i jedyne, co robi, to odczytuje jedną referencję z HIP-a, nic więcej. I teraz dzięki definitywności i tego, jak działa, jaki jest flow mojego programu, mam gwarancję, że jeżeli nie odczytałem nula, to wszystko mogę odczytać bezpiecznie. Nie tylko ten value holder, który został przypisany w tej sekcji synchronize, ale wszystko, co ten pierwszy wątek zapisał. Drugi sposób, volatile. Mamy zmienną typu volatile i ponownie robimy masę zapisów, w tym utworzymy nowy obiekt value holder i robimy jeden zapis volatile. Wszystkie zapisy wcześniej nie muszą być volatile, robimy jeden zapis volatile i potem wątek odczytujący odczytuje to z HIP-a na lokalną referencję i ponownie dzięki definitywności wiem, że nikt mi jej nie może zmienić, więc jak tam nie ma nula, to mogę odczytać wszystko bezpiecznie, nie tylko ten obiekt, który jest przypisany na tej zmiennej, ale też wszystkie zapisy, które były wcześniej dokonane. Jeżeli chodzi o wątki, to się trochę durnie czyta, bo najpierw startujemy wątek, czyli wykonuje się ciało tego wątku po środku, on robi zapisy do pamięci. Najpierw ten wątek tworzy obiekt w pamięci i inne zapisy, potem startuje drugi wątek i wtedy jak działa środek tego kodu, czyli ten wątek odczytujący i też może to bezpiecznie zrobić bez żadnych innych tutaj metod synchronizacji. To też działa. I ostatni przykład, jeżeli chodzi o zabijanie wątku. Jeżeli ten aktualny wątek w linijce thread join się kończy, to znaczy, że wątek, na który czekaliśmy, umarł, to wtedy możemy bezpiecznie odczytać, co ten wątek, który umarł, zapisał. I ta zasada nazywa się safe publication. W ten sposób powinniście się wymieniać obiektami w Javie. Jest jeszcze druga zasada, która jest bardzo, bardzo pomocna, nazywa się safe construction. Jeżeli chcecie udostępnić obiekt, który jest niemutowalny z jednego wątku do drugiego, to wystarczy, że wszystkie pola będą final i nie możecie udostępnić disk w konstruktorze. To też za chwilę na przykładzie pokażę, o co mi chodzi. I z punktu widzenia specyfikacji języka Java, ponownie te dwa kodziki, mimo iż wyglądają podobnie, są istotnie różne. To, co mówi specyfikacja, to tyle, że jeżeli macie kod po prawej, czyli macie wszystkie pola są final, to jeżeli jakiś obiekt zauważy, jakiś wątek zauważy instancję tego obiektu, która nie jest nulem, to mamy gwarancję, że zauważy a równe 1, b równe 2, c równe 3. Przy obiekcie po prawej możecie zauważyć w połowie skonstruowany obiekt. To mówi specyfikacja języka. No i to wygląda śmiesznie, więc spróbujmy to udowodnić. Ponownie za pomocą JCStressa. Ale żeby już nie marnować czasu. O, dobra. Przykład mamy taki. Mamy 4 zmienne ABCD. One są inicjowane, konstruktor przyjmuje jakąś zmienną start, znaczy parametr start. Jeden wątek tworzy value holder od 1, czyli oczekujemy, że będzie 1, 2, 3, 4. Tak? A drugi wątek właśnie jedyne co robi, to odczytuje te 4 pola. Czyli 4 zera, czyli jak wątek ten aktor, który tworzy obiekt, zadziała po tym, który odczyta, to będzie 0, 0, 0. A jeżeli mamy zobaczyć nie w pełni skonstruowany obiekt, znaczy w pełni skonstruowany obiekt, to musimy zobaczyć 1, 2, 3, 4. No i odpalamy to na Javie 11 i wychodzi, że kłamie. Tak? Że nie da się w połowie skonstruowanego obiektu zobaczyć. To zmieńmy Javę. Zmieńmy Javę z 11 na 17. Czy to coś zmieni? Tak? No, powinniśmy iść według kolejnych LTS-ów? No zobaczmy, czy 17 coś zmieni. Tu chyba... O, mamy już też inne śmieszne wyniki. Może zauważyliśmy 0034, zauważyliśmy 1000, 0234. Więc tak, i to właśnie jest przykład, że upgrade Java może spowodować, że wasz program, który wcześniej działał przez przypadek dobrze, nagle działa źle. I teraz, żeby udowodnić tezę, którą postawiłem wcześniej, dodajmy sekcję synchronize na zapisie. Tak? Na niczym więcej. Na odczycie nie ma, czyli tutaj nie ma, to jakby ten wątek, który tworzy value holder, tworzy paczkę pamięci, ale wątek odbierający z niej nie korzysta, tylko próbuje to odczytać bokiem. No i zobaczmy, czy tutaj... Was nie okłamałem. O, już tam coś było, widziałem. O, odczytaliśmy na przykład 1, 2, 3, 0. Samo synchronizacja na zapisie nie działa. Musicie też synchronizować odczyt. I ostatnia rzecz na dzisiaj. To już nie będę tego pokazywał na kodzie, ponieważ żeby to odtworzyć na prawdziwej Javie, to potrzebuję architekturę armową. Final to nie volatile i volatile to nie final. To są dwie różne rzeczy. I to może was uderzyć w waszym codziennym życiu, ponieważ to jest klasa Atomic Long z waszego JDK. Tutaj pole value nie jest final, ono jest volatile. A macie konstruktor, który na starcie przyjmuje initial value i to, co mówi specyfikacja języka Java, to tyle, że jeżeli użyjecie konstruktora z inną wartością niż 0, to drugi wątek, jak odpowiednio szybko zadziała, to może zauważyć tego Atomic Longa z zerem. I takie rzeczy dzieją się na właśnie architekturach armowych obecnie. Niestety na tym laptopie tego nie mogę wam pokazać. I dobra, i teraz co dalej? Jeżeli ktoś chciałby to poznać głębiej, ponieważ to jest tylko zalążek, to jest wierzchołek góry lodowej, to co wam dzisiaj pokazałem, tylko chciałem wam celem jakby tego dzisiejszej pogadanki jest to, żebyście zrozumieli absolutne podstawy, żebyście nie byli zdziwieni, że takie cuda się dzieją w waszej aplikacji, po prostu mogą, bo specyfikacja języka Java na to pozwala. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić to bardziej, to już dalej to musi tak naprawdę wejść już w specyfikację i w takie matematyczne rozumowanie. I żeby to zrobić najdelikatniej, to polecam na początek posłuchać Aleksieja Szipilewa. Na początek jego wykład z Gikuna, on trwa 45 minut i jak ktoś rozumie już wszystkie przykłady, to tak naprawdę są te same słowa użyte, czyli jest koherencja, jest przyczynowo-skutkowość, jest konsensus, więc te słowa już powinny być wam znane, jak będziecie to oglądać. A jak to już zrozumiecie, to Aleksiej ma drugi wykład, który się nazywa Java Memory Model Pragmatics. On już jest o wiele dłuższy i tam już takie dodatkowe, fajne rzeczy z tego Java Memory Modelu pokazuje. I wtedy jak ktoś rozumie jedno i drugie, to może sięgnąć po księgę i przeczytać ten rozdział 17.4. Ponieważ bez tego to zrozumienie tego rozdziału jest bardzo, bardzo trudne. No i dobra, to tyle, co miałem dla was przygotowane.